słychać, panowie? W porządku, wszystko. Jak tam dzień się minął? Spokojnie. Żadnych problemu nie było? Bardzo dobrze, wszystko w porządku. Spokojnie? Tak. No jeszcze trochę uzupełniam. Tak? Przed snem. Przez snem. No nie, tak na noc. No nie, mamy jeszcze tak. Delikatnie. Szybko nie pójdę. O której panowie chodzi? Kąpiel, higiena osobista, tak. Łóżeczko, tak. Przygotować, piżamkę. Rozcielić łóżeczko. A o której panowie wstają? Koło 6. Godzina nocna jest od godziny 22 do 6 rano. Także jeśli tak, przypominam śniadanie jest o 8. Nie wcześniej, nie później przychodzić. Też wykąpani, wygoleni. Panowie. Dobranoc. Dziękuję. Przyjemnej nocy, panowie. Dziękuję. Nowy Górnicza jest miastem liczącym ponad 120 tysięcy mieszkańców. Mamy około 180 osób bezdomnych, zidentyfikowanych, pochodzących z terenu naszego miasta. W ciągu ostatnich kilku lat okazało się, że staliśmy się modnym miastem dla bezdomnych z innych gmin. Na naszym terenie powstało 3 schroniska, w których obsługiwane są osoby bezdomne z około 30 okolicznych gmin. To spowodowało, że od nowa musieliśmy zorganizować naszą pracę z osobami bezdomnymi i okazało się, że mamy trudności. Czy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej mają zaplanować sposób wychodzenia z bezdomności dla tych osób bezdomnych z innych gmin? Czy mamy zająć się naszymi osobami bezdomnymi? Ustawa o pomocy społecznej tak naprawdę tego nie precyzuje. I pomyśleliśmy sobie, że przystąpienie do konkursu, w którym możliwe będzie testowanie wdrażania standardów w zakresie pracy z osobami bezdomnymi, a w efekcie ewentualny wpływ na rozwiązania prawne później, jest to dla nas duża szansa, żeby coś się zmieniło, czegoś się nauczymy, być może będziemy mieli wpływ na jakąś politykę. Przystępując do tego projektu, doszliśmy do wniosku, że największe znaczenie i największą rolę odegrają tu pracownicy socjalni, więc generalnie zwiększenie zatrudnienia dla realizacji tego projektu to było zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych. W ramach projektu Bliżej Domu – Model Wychodzenia z Bezdomności w Dąbrowie Górniczej realizujemy 4 standardy. Praca socjalna, partnerstwo lokalne, mieszkalnictwo i pomoc doraźna oraz zatrudnienie i edukacja. Partnerem jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Na terenie Dąbrowy Górniczej partner prowadzi noclegownię i dom dla bezdomnych. Współpraca z partnerem układa nam się dobrze, panuje wzajemne zaufanie. Dobranoc. Dobranoc. W ramach standardu Mieszkalnictwo i pomoc doraźna została utworzona łaźnia przy domu dla bezdomnych w Dąbrowie Górniczej. Mieszkanie chronione zostało wyremontowane i wyposażone oraz została doposażona łazienka w noclegowni, jak również została utworzona przy noclegowni świetlica. To jest wszystko jeden standard. W ramach projektu Standardy Pomocy Społecznej realizujemy projekt Bliżej Domu – Model Wychodzenia z Bezdomności. Na potrzeby tego projektu pozyskaliśmy mieszkanie o wysokim standardzie typu M4, powierzchnia metrażu około 65 metrów. Docelowo w mieszkaniu będą przebywały 4 osoby bezdomne, z którymi będziemy prowadzić zintensyfikowaną pracę socjalną w ramach realizowanego modelu. Mieszkanie jest obszarem, w którym realizujemy standard Mieszkalnictwo i pomoc doraźna. Projekt Bliżej Domu – Model Wychodzenia z Bezdomności jest realizowany w partnerstwie lokalnym z naszym partnerem Caritasem Diecezji Sosnowieckiej. Wspólnie z kolegą, jako dwójka pracowników socjalnych, prowadzimy nadzór nad przedmiotowym mieszkaniem. Na terenie Dąbrowy Górniczej około 60 osób przebywa w pomieszczeniach niemieszkalnych, takich jak pustostany, klatki schodowe, piwnice, boksy śmietnikowe. Osoby te mają ograniczony dostęp do bieżącej wody, a tym samym mają ograniczoną możliwość skorzystania z kąpieli. Dzięki tej łaźni, która została przygotowana na potrzeby właśnie osób bezdomnych, osoby przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych mają możliwość zadbania o swoją higienę osobistą, mają możliwość wykąpania się,
wyprania swojej odzieży, otrzymania również, jeśli istnieje taka potrzeba, odzieży zastępczej. Wspólnie z koleżanką pracujemy jako streetworkerzy, pracujemy na ulicach Dąbrowy Górniczej, gdzie spotykamy osoby bezdomne przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych. Staramy się motywować osoby przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych do skorzystania z oferty, jaką daje łaźnia. Od momentu otworzenia łaźni, czyli od 22 października, w zabiegów higienicznych, jak i również chemicznych, skorzystało do tej pory 67 osób. Myślę, że jest to duża, spora grupa ludzi. Są to osoby przebywające w pustostanach, na klatkach schodowych i w budynkach niemieszkalnych. W ramach mieszkalnictwa i pracy socjalnej tutaj w noclegowni została uruchomiona świetlica, do której mogą przychodzić osoby bezdomne lub osoby zagrożone bezdomnością z okolicznych tutaj mieszkań. Świetlica jest otwarta od godziny 16 do 19, od poniedziałku do piątku i w soboty i niedzielę od godziny 15 do 19. W ramach świetlicy uczestnicy mogą korzystać z prasy codziennej, z różnych gier planszowych, edukacyjnych, a także korzystać z komputera z dostępem do internetu. Na świetlicy organizowane są także zajęcia. Do tej pory były organizowane zajęcia z psychologiem, z przystosowania społecznego. Planujemy teraz zajęcia kulinarne. Na terenie tutaj noclegowni jest realizowany ten standard mieszkalnictwa. Osoby, które są bezdomne, które są znajdowane czy to w mieście, czy zgłaszają się same do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są w pierwszej kolejności kierowane do nas tutaj w Dąbrowie Górniczej, gdzie dostają schronienie w postaci noclegu, ubranie oraz w miarę możliwości posiłek. W ramach standardu Partnerstwo Lokalne organizowane jest w Dąbrowie Górniczej lokalne forum na rzecz wychodzenia z bezdomności. W ramach forum mamy spotkania robocze, które odbywają się cyklicznie. W 2012 roku odbyły się 3 spotkania, natomiast w 2013 mieliśmy 1 spotkanie. W ramach standardu zatrudnienie i edukacja w świetlicy organizowane są zajęcia. Zatrudnieni zostali specjaliści. Specjaliści ci prowadzą z osobami bezdomnymi zajęcia aktywizujące. W ramach projektu Standardy Zatrudnienia Edukacja prowadzę zajęcia z osobami bezdomnymi, zajęcia treningu umiejętności społecznych. Te zajęcia wydają się być bardzo pożyteczne, ponieważ ludzie znajdujący się w takiej kryzysowej sytuacji bardzo potrzebują motywacji, wsparcia, wzmocnienia. Myślę, że jednym z mierników efektów jest zaangażowanie tych ludzi. Choć na początku było bardzo trudno zaktywizować tej trudnej dla tych ludzi sytuacji, to jednak wykazują zainteresowanie, chęć uczestnictwa w zajęciach. To jest jakiś miernik zwiastujący podjęcie jakichś zmian, podjęcie jakiejś aktywności w związku z swoją sytuacją życiową. Z zawodu jestem pracownikiem socjalnym, więc ta tematyka nie jest mi obca. I uważam, że standardy, które są wdrażane, są powiedzmy trzęsieniem ziemi w systemie pomocy ludziom bezdomnym. W ramach standardu Praca Socjalna zostało podpisanych 40 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Standard ten realizowany jest na 3 poziomach: profilaktyka, interwencja oraz integracja. My jesteśmy teraz po analizie tego standardu. Standard wymaga pewnej kosmetyki, ale to nie są duże zmiany, raczej doszczegółowienie bądź dopracowanie pewnych kwestii, natomiast została ta praca socjalna, która jest świadczona na bieżąco, usystematyzowana i to pomaga pracownikowi socjalnemu dotrzeć do klienta i udzielić mu wyspecjalizowanej pomocy.
zasoby w postaci pomieszczeń, budynków, to w zasadzie jest żaden kapitał, gdybyśmy nie mieli pracowników socjalnych. I zakładając jakiekolwiek zadanie, zwracamy uwagę, ażeby byli tam pracownicy socjalni. I tak na przykład na świetlicy nie mamy opiekunów, są pracownicy socjalni. W domu dla bezdomnych jest pracownik socjalny. Jeżeli osoba idzie do łaźni, to jest tam kierowana przez pracownika socjalnego, ewentualnie przez streetworkera. Zakładaliśmy, że tak naprawdę nie chodzi nam o zagospodarowanie czasu wolnego tych osób, tylko chodzi nam o to, żebyśmy odnieśli dalszy efekt, czyli poprzez profesjonalną pracę socjalną prowadzili małymi krokami do zmiany w psychice tej osoby, w dążeniu do takiej zmiany, że w którymś momencie ona zapragnie przestać być osobą bezdomną. Chciałaby być może mieć rodzinę, będzie to naszym sukcesem. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.